Siemaneczko, ja jestem Nadimins i zaczynamy kolejny odcinek. Jest to teraz odcinek Benio Armata, au. Jest to odcinek sygnowany runą Tal. Czy jest to kolejny odcinek siódmy? Chyba, że coś mi się pomyliło w kolejności. A jest taka możliwość. I jest to odcinek otwierający piekło. Generalnie mamy 58 poziom i ja już nie ekspię. Wam polecam tutaj wejść na wyższym poziomie, żeby się przyjemniej i bardziej komfortowo grało. 65, 70 i lecimy, nie? I nie pomijajcie tyle co ja. Myślę, że spokojnie możecie tutaj więcej paczek zabijać. U mnie będzie lekki bieg. Witamy YouTube, wita was na YouTubie, au! Tak jest, który z kolei, tak jak czas mówi, dokładnie. Timestamping mamy, pozdrawiam z rodzinką od Skip to My Loud i lecimy. Wielki obserwator na pozycji. Wrat widmo na pozycji. Zaczynamy. Jeżeli ci się podoba seryjka, generalnie to co robię, to zostaw subskrypcję koniecznie na kanale z dzwoneczkiem włączonym, żeby niczego nie pominąć. Bez dzwonka niestety to nie działa tak dobrze i nie wyświetlają się filmy zazwyczaj. No i co? I zostaw lajka pod filmem. I komentarz, czyli runa Tal. Dzisiaj runa Tal. Zaczynamy. Let's go. Jeżeli chodzi o siedlisko zła, nie jest ono mi potrzebne do szczęścia, szczerze, i raczej go pominę. Nie będziemy robić siedliska zła, nie planuję kolejnego respeka. Te runy wszystkie na sel. Może runą Ral się pospieszyłem, będę potrzebował ten. Tak. Gold 320 tysięcy, nie potrzebuję nic więcej. Nasze odporności 33 Fire, 25 Lightning, 31 Cold. I teraz mogę do tej tarczy włożyć Flawless Diamond. Będziemy mieli więcej 10 resów, ale niestety spadnie nam Movement Speed, bo to jest Gothic Shield, a Gothic Shield obniża Movement Speed, co nie jest przyjemne, nie podoba mi się. Nie podoba mi się. Także tak. Omijam całkowicie siedlisko. Nie robię tego teraz. Idę od razu na głowę Andariel. A co? Może jakieś takie pojedyncze, przyjemne paczki. To je pozabijamy. Gdzie no, nasze obrażenia są wybitnie wysokie. Bardzo dobrze nam idzie i możemy manipulować, tak jak wam mówiłem, Mind Blastem. Możemy spychać przeciwników. Na inną stronę, nie? Do zwłok. Popychać ich do zwłok, a tym samym do Death Sentry, do wybuchu zwłok, no nie? I tak będziemy grać. To jest nasz game style i tego się będziemy trzymać. Cześć Bartek, Danilewicz, witaj serdecznie. Także śmiem twierdzić, że odcinek piekielny, segment piekielny będzie najszybszy. Staram się zabijać po drodze rzeczy, moby. Nie spieszyć się aż tak bardzo, bo nie ma powodu, żeby się spieszyć, no nie? Pokażę wam, jak rozmontowywać te paczki. Oczywiście, jeżeli mamy na przykład Dark Spear Woman, ona ma immune na light, możemy albo pominąć, albo postawić Death Sentry trapy i one się nim zajmą. Tylko warunek jest taki, że oczywiście muszą być wcześniej jakieś zwłoki ustawione. Cześć Javal, mistrzu, generale! Witam! Gumo Lilol! Siemaneczko, Gumo! Pozdrów dziewczynę, wariacie! Pozdrów dziewczynę koniecznie! To strasznie szybko obróciliśmy z tamtym odcineczkiem. Double pack, super! Bardzo szybko. No i pięknie. Lower res, do tego jeszcze. Do tego jeszcze wybuch zwłok, czyli obrażenie od fire plus fizyk. Rewelacja. Także jeżeli chodzi, widzicie, kolejny raz zmontowałem już paczkę, która jest na piekle, która jest Lightning Immune. Na początku osłabiłem ich Lower Res Wandem,
I ich Lightning Immune przestał istnieć. Potem postawiłem Death Sentry Trap. Poczekałem aż jeden szkielet zginie, postawiłem Death Sentry Trap. No i też możecie robić tak, że jak macie paczki potworów, które są niewrażliwe na błyskawice, rozglądacie się lewo, prawo, czy nie ma jakichś upadłych diablików, czegokolwiek, jakichś ptaków albo jakichś mobów, które są wrażliwe. I tamte potwory giną, które są wrażliwe, z waszych, od tych właśnie trapów, od Lightning Sentry, a potem stawiacie Death Sentry i zaczyna wszystko wybuchać, tak jak ten byczek. Bum, on po prostu zginął. Miał Immune Light, ale nie ma problemu. Zabiłem najpierw to, co mogłem, a potem resztę, nie? I jeżeli chodzi o Light Sinkę, ona ma dużo lepszą sytuację niż czarodziejka pod jakiś jeden żywioł, bo ma do dyspozycji 3 żywioły, tylko trzeba nimi dobrze manipulować. I w taki sposób gracie. Jak bardzo nie chcecie, wiecie, omijać, tylko jesteście takimi purystami, że chcecie, żeby wszystko zabijać, no to możecie to zrobić. No i co? Rozwijamy cały czas, rozwijamy swoje synergie, jak największy ten damage wykręcić. Git. Pięknie. Kompletna, absolutna miazga. Takie otwarte przestrzenie dla tej aski są no, najlepsze. Najlepsze. Ona może wtedy robić z nimi wszystko. Chyba szybciej jest zrobić runy pod Enigmę, jak samą zbroję na kosz na krowach? To jest tak po prostu, że wiesz, że jak tego bardzo pragniesz, to no nie leci wtedy jako zachcianka, ale rozumiem, że co, farmisz Mage Plate'a, czy Archon Plate'a, czy Dusk Shroud'a w ogóle? No i pięknie, i lecimy. Sukcesywnie zabijamy wszystkie paczki po drodze. Klimatycznie, żeby nie było. Na speedrunie prawdopodobnie, znaczy na pewno, na speedrunie byśmy po prostu to przebiegali i mieli wszystko gdzieś. No ale tutaj tego nie zrobimy. Zabijajmy sobie po drodze. Przypominam, to jest P1. Mamy 59 w tym momencie level. Jeżeli chodzi o damage z głównego trapu, 1 do 2,5 kafla. Ale Makota, siema. Jakie to jest najlepsze pod z Hammerem 8.5? Tomby. Są bardzo dobre. Bardzo dobre. Chaos Sanctuary. No, niestety odpada. O, patrzcie. Mamy paczkę Lightning Immunów. Co robię? Zbieram zwłoki. Zbieramy zwłoki tam, gdzie możemy. Lower Res i Death Sentry. Kompletna masakra w tym momencie. Ten jeden będzie długo żył, bo ma też Fire Immuna, oprócz Light Immuna. Mogę go przepychać na zwłoki. W tym momencie najlepiej byłoby po prostu odpuścić, bo ma jeszcze Fire Immuna, oprócz Light, więc tak naprawdę biliśmy tylko go z fizycznych obrażeń. Ale cała paczka została wyczyszczona, oprócz herszta. Więc w taki sposób sobie się możecie rozprawiać z tymi niewrażliwościami bardzo łatwo. Tomby, Pindleskin, tylko tam trzeba uważać, hammerem trzeba umieć się tam kręcić. Chaos Sanctuary będzie najlepszym miejscem, topowe. Zdecydowanie. No bo niestety sala tronowania nie przejdzie. Nie przejdzie. Dobra. Myślę, że możemy iść dalej. Nie wiem, czy mamy coś do imbiu. Chyba nie za bardzo. Urdur, dziękuję bardzo. Dokładnie tak jak Urdur pisze.
Don Raven, nad nim myślałeś kiedyś, żeby napisać książkę w formie poradnika do Diablo, każdej klasy, każdego buildu kupowałbym. Nie, no filmiki na YouTube raczej wolę, wiesz? Filmiki na YouTube raczej wolę, ale patrząc na to, jak Diablo jest patchowane, w jakim tempie, to no, te książki miałyby długi termin przydatności, to na pewno. Miałyby giga długi termin przydatności. Idziemy. No, zaskoczony jestem. Ciekawe. Fulson, kiedyś na Allegro były 80 zł poradniki do Diablo 2 Lord of Destruction. What? Co? Co, wydrukowane na kartce w A4, czy o co chodzi? Ale nie w takiej fajnej formie książeczki chyba. Jailpack. Zbugowana paczka upadłych, którzy dają więcej expa. Jak widzicie coś takiego, to musicie to zabić. Ja mam to dużo więcej expa, jest to świetna paczka i to po prostu trzeba robić. No i pięknie. Level trzeci. Kolejny jailpack. Za fart. I w tym momencie dobiliśmy 60 poziom. Kolejne te. Nie idziemy prosto, idziemy w lewo. Będzie szybciej. Ten speedrun od normala do hela skończyłeś na 63 levelu. Niezański level. Za wysoki. Takie speedruny kończy się na 61, wiesz? Także pewnie tam gdzieś więcej czasu poszło na XP niż coś takiego niepotrzebnie. W momencie, kiedy dobijasz 60 level, to już jest, to już więcej nie XP'sz. Zazwyczaj gra się na helu CS, jesteś na 5.9, 5.8, coś takiego, nie? Raczej 5-9, raczej 5-9. Tam dobijasz ten 6-0, a jak nie, no to tam można szybko gdzieś indziej dobić, nie? Ale speedruny helowe kończy się na 6-1 max. Przejście. Jeszcze 11 TP-ku, wizji. Drugi poziom, zostawiamy TP-ka oczywiście. Tak, już nie zabijam, skipuję. A, widać, że to było jakieś do ekspianko, albo ten, albo zatrzymywałeś się na pakach na piekle zbyt często. Wow. A można było zaoszczędzić czas, nie? Także 6-0, tak żeby tylko, potrzebujesz 6-0, żeby tylko tych starożytnych dojść, nie? Do tych starych dojść, a potem luz. I potem już tylko przed siebie, nie marnujemy czasu tylko przed siebie, nie? Buenas noches, proszę bardzo. A, sprzedajmy. Ups, nie to. Sprzedajmy to. Wystaw naprawiony. Lecimy. Się nie udaje żadne sanktuarium chaosu na P3. To opłacalnie będzie koszt P8. Nie, ale dlaczego w ogóle P3? Jeżeli się nie udaje żadne Alamakota na P3, no to na P1, nie? Bez sensu. Nie tryhardujemy playersów w momencie, kiedy nie możemy tego zrobić. Players to jest nagroda za to, że twoja postać jest silniejsza. Więc jeżeli ledwo co dajesz radę na P3, zmieniasz na P1 i grasz na P1. Lepiej P1 Hell CS niż P3. O, musi tego obrócić i tak. Ja rozumiem, że chodzi ci o to, żeby z Hela na kosz, a ja ci mówię jeszcze raz, że lepiej P1 Hell, jak dasz radę, niż kosz. No, ale ja ci mówię, ale... Dobra, jeszcze raz, poczekaj. I ci mówię, Alamakota, że niepotrzebnie tryhardując P3, idź na P1, hell. Nie, nikt ci nie każe grać na P3.
A1, go! Dobra. Trafił się poziom z samymi byczkami. O, dobrze. Akurat tylko potwory, których nie mogłem ten zabijać. Next. Undial Easy. I zaczynamy już używać dużo częściej. Dużo częściej będziemy używać teraz Mind Blasta, nie? Saludos. Oczywiście, tak, dokładnie, Wacety, tak, tak. Kamisie, ma jaka jest twoja racja, gdy się dowiedziałeś, że będzie remake Diablo 2? Pozdrawiam. Oj, oszalałem! Oho! Oszalałem, bo i pamiętam to, jak dzisiaj zobaczyłem ten trailer i ten moment, Kamil, bomba, gdzie... Sandery, świetne, świetne. Ale już mamy myślę, lepszą ewentualność. I ten moment, gdzie było pokazane cmentarzysko i tam chyba czarka Light była... w tym trailerze takim pierwszym wstępnym, niesamowite to było. I ten moment, kiedy była nowa, kiedy była stara grafika i nagle, że biją niby, wiesz, tam tą, nie kanteskę, tylko krwawą orlicę na starej grafice i nagle jest... I jak to zobaczyłem, to aż mi ciarki przeszły, aż mi teraz przeszły ciarki, nie? Potem była scena z otwieraniem Duriela i coś tam jeszcze, nie? No nie, to made my day, made my week to było, Kamil Bomba. Jaka była wasza reakcja na to? Motylki brzuch od do dzisiaj? No! No, to było świetne. Świetne. Czemu zoszalałem strasznie? Byłem gotów oddać każdy pieniądz. Ja też! Ja tak samo miałem. Że nieważne, ile to będzie kosztowało, jadę, moja. A najlepszy biegiem. Ale bardziej mi się podobało. Tam w pierwszym miesiącu D2R jak streamowałem, nie? Jak już wyszło, było po premierze. Jak się tam ludzie pruli, Polacy, że Diablo 2 Resurrected powinno być za darmo, nie? Dla ludzi, którzy kupili Diablo 2 stare. Bo to jest ta sama gra. Mówię, pierdziele. No Polska to jednak jest Polska, nie? Jak ja kocham ten kraj. I wtedy proponowałem innym, tym, którzy to proponowali, proponowałem, żeby na przykład oddawali wszystkie pieniądze, które zarabiają szefowi znowu. Żeby w ogóle pracowali za darmo przez 4 lata, nie? No bez przesady, czemu mają zarabiać pieniądze za pracę, nie rozumiem. No i wtedy już nie byli tak weseli. Ja, bo dwa pan cebuli, tak. Majores, ja myślałem, że będzie free. Majores, co ty gadasz? Tak? Serio, ktoś myślał, że może być free w momencie, kiedy jest to przerobione całkowicie graficznie i jest to zbudowana gra od zera? Okej. No nie wiem, ja miałem zawsze, jak ja pracowałem gdzieś, nie? To ja zarabiałem pieniądze. I nie wyobrażam sobie pracować i nie zarabiać. Umarłbym z głodu po miesiącu. Może ktoś tak ma. Może niektórzy...
charytatywnie tylko pracują. Ja wolę zarabiać za swoją pracę generalnie. Ty pracujesz dla idei? Okej, okay, nice, nice. Tak jest, oczywiście. Tak, niech się cieszą, że nie zrąbali D2, dokładnie. Kamrat, ty serio piszesz? Dwa razy za to samo. Czyli D2R to jest identyczna gra jak Diablo 2, tak? Lord of Destruction. I za darmo, tak? Jest niesamowite, że ludzie tak serio mogą uważać. Okej, okay, dobra. Nie będę z tym walczył, luz, luz. Mówię, no to nie wiem, to... To jak uważasz? Ja wolę zarabiać za swoją pracę, kamrat. Jak ty byś chciał pracować za darmo, no to spoko, nie? Każdy żyje swoimi ideami. Luz. Luz, luz. Ja w ogóle myślę, że powinniśmy za darmo dostawać gry od wszystkich generalnie. I wydaje mi się, że powinniśmy też dostawać za darmo każde mieszkanie. I w ogóle czemu mamy płacić za jedzenie? To troszeczkę taki wyzysk, nie? Tak! Rick, też tak mi się wydaje, że wszyscy powinni za darmo pracować? Tak. No jak? No pewnie, że tak. Też tak myślę, no. Mhm. Ja bym zwrócił... O, to też jest dobry pomysł. Zwróćmy wypłatę IP. Każdy, kto dostał pieniądze w tym miesiącu, niech zwróci je szefowi. Dla idei. Dlaczego macie zarabiać pieniądze z pracy? Nie rozumiem tego. Jesteście strasznie skąpi w takim razie. Szefowi by się przydały też pieniądze. Nie tylko wy potrzebujecie, lol. Lol. No, komunizm trwa mentalnie. Tak, tak, bardzo dużo osób ma takie no. To musi być jakby takie podejście właśnie jeszcze postkomunistyczne, nie? Że... No, ludzie jeszcze nie wyszli z tego. Że kapitalizm jeszcze nie jest takim mainstreamem, nie? No to jest okropne. I to jest zagrożenie dla ludzi pracowitych, nie? Nie dam pieniędzy, no bueno. Pokaż paski. Hidden covery, bardzo ładny pasek. Niestety nie mamy ani jednego waypointu z tego co pamiętam. Mamy już. Ale mamy już amulecik. To no chyba w starym Blizzardzie pracował. Dobra. I teraz pytanie, czy robimy to po Bożemu, czy robimy to... A nie, co ja gadam w ogóle? Mam waypointy, tylko nie te, które potrzebowałem. Lost City. Chodźmy Lost City. Tutaj znajdziemy sobie od razu Far Oasis. Zrobimy to po Bożemu. Zróbmy robacze gniazdo, które jest bardzo nieprzyjemne. Generalnie robacze gniazdo, no to będziemy tylko tepować. Tam nawet nie ma sensu chodzić. Znaczy tam, gdzie dam radę, to pochodzimy, ale raczej skończy się na zwykłym tepeku cały czas. Okej, okay, mamy waypoint, cudownie, i mamy dziurkę. Diaksy na hucie! Odkopałeś diaksy na hucie? Pogis, to jesteś już głęboko. O kurde, huta ma potężny upgrade, jeżeli chodzi o wydobycie. Kamrat, Nadine, ja sądzę, że to ty nam powinieneś dawać suby i donaty za to, że oglądamy. Dodatkowo opłaci internet, a jaki ultra left wing. Dokładnie, no wiem, że tak powinno być, wiem. Ja to najwyżej to laryngologa mogę opłacić. Po moich sesjach Holy Graila, kamrat. Kiedyś było tak, że... Ludzie z rocznym subem mają mieć opłaconego laryngologa.
pam, 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 pam. Trzeci level. Lecimy. No i cyk. Dobra. Kostka, amulecik zrobiony. Lecimy. Na razie jesteśmy na świetnym streaku, bo mamy dwa razy one way. Na normalu i na koszmarze, więc zobaczymy, czy hat-tricka robimy i walimy one way'a na piekle również. Michał, jestem programistą i sam tworzę grę od 21. Idzie jak lew z nosa, marzenia o jakimś zarobku spłynęły po pierwszych paru miesiącach, teraz tylko pasja mnie trzyma. No i bardzo dobrze, z pasji powstają najlepsze gry, stary. A jak ten gość od Stardew Valley, który zresztą jest fanem Diablo 2, który tworzył grę latami i dziewczyna go utrzymywała. Też nie było jakiegoś, też to robił totalnie z pasji, takiego indyka. I wyszło jak wyszło, nie? Także to nigdy nie wiadomo. A najlepiej tworzyć z pasji, nie? Jak ktoś tworzy grę z poczuciem, że chce zarobić, no to ciężko. To potem powstają wymuszone systemy, jakieś pay to win, albo jakieś shopy, albo widać niedbałość w tworzeniu kontentu, za który się na przykład nie płaci, nie? No, piękna historia ze Stardew jest na YouTube. To jest cudowne. Dokładnie. Przodu go. No, niestety nie ma hat-tricka. Nie ma hat-tricka. Ale no ileż można, bez jaj. Buen dia. No ten gość od Manor Lords, taki polski odpowiednik gościa ADSW, też chyba 6-7 lat pracował nad tą grą. I to jest super historia, nie? Kurczę, mega się cieszę, że taki sukces odniósł w takim razie, no. No tak, Kajetan, tak. Jak to było z remake Diablo 2, ludzie prosili, czy Blizzard tam to z siebie zrobił. Ludzie prosili cały czas, ale Blizzard mówił, że nie ma kodu źródłowego gry i faktycznie stracili ten kod źródłowy i odkopali potem, jak zobaczyli, że faktycznie da się na tym zarobić. Pasowało im to też przed premierą Diablo 4, że dużo ludzi czeka na ten remake Diablo 2. No i odkopali kod źródłowy z demo Diablo 1, Diablo 2. No ale w dużej mierze bardzo dużo napisali od nowa, więc to był taki, no, było takie hop-siup, nie? Nie było takie hop-siup, nie było takie hop-siup. Bac, to ty, Nadine, miałeś jakiś problem z alkoholem albo na... narko? Nie, nie. Tego drugiego jestem strasznym w ogóle hejterem i nie toleruję tego w swoim środowisku, wiesz? Kompletnie. Bardzo mocno filtruję znajomych ćpunów i nie mam takich. Bo ja po prostu odcinam się kompletnie. Dla mnie to jest jakby, to jest absolutny brak tolerancji. Raz rzuciłem dziewczynę, bo była ćpunką. Się dowiedziałem, że wciągnęła kreskę na imprezie. To był koniec. Siema Argonus, dzień dobry. Uwielbiam takie pytania, jak się wylosują, tak jest. Oczywiście nie każdy sobie robi co chce, ja tylko mówię, jakie ja mam podejście, chyba mogę, nie? Czy nie? To są mocne pytania, Oliver, nie? To są mocne pytania. Tylko dropy, dokładnie. No i mamy four-way. I mamy four-way. Kajetan, ja do strefy z sztuka, tak, no Reven, bardzo dobrze, tak jest. Moje podejście. Krótka piłka jest bardzo. Oj. Dawaj klucz. No nic, nie ma. Okej, kółeczko. Ten gość od Manor Lords to jest totalny kozak, szczerze. To pokazuje, jak zrąbane są wielkie marki, które tworzą parę tysięcy osób. Totalne. Tak, oczywiście, indyki. Indyki coraz lepiej sobie radzą. Jakby gry AAA to jest już powoli mem, nie?
To już się powoli mem robi z gier AAA, szczerze powiedziawszy. Dobrze, orcik. Teraz musimy uważać i zbierać luty. Zbieramy luty cały czas. Okej. Oczko po lewej. Macetota, co myślisz o ziole? To samo. Nie toleruję tego. Znaczy, jeżeli palisz zioło i chcesz, żebym cię poklepał po plecach i to stąd pytanie, to kompletnie ciebie nie rozumiem, rób co chcesz. Ale dla mnie to jest totalny GG next. Totalne ćpanie. I mam przykład ziomów, którzy palą 10 lat i są cofnięci już, kurwa. Robią sobie taką krzywdę, że są zamuleni już wiecznie apatyczni, także nie toleruję też jakiejś gadki, że o, wiesz, zioło to jest luz bluz, to się wiesz, no spokojnie. Jak ktoś pali codziennie przez 10 lat, to jest cofnięty już, sorry. I miałem przykłady w gastro, zamulonych chłopów, apatycznych i przykłady jednego mojego takiego bliskiego ziomka, także nie kupuję nic takiego. Zioło to ćpanie na pełnej róże. Rozwala mózg. Dobra, next. Jak ktoś sobie tam lubi poużywać, to niech sobie używa, nie? Ale niech nie szuka aprobaty u mnie. Bo to widzę w adstoty, że dopytujesz tak konkretnie. Chyba, żebym powiedział, że zioło luz, nie? Bo sam palisz na przykład. Bo inaczej byś nie celował w te pytania, więc tego nie rozumiem. A, spoko, wactoty, spoczko. Kaszu plus jeden, śmieci same się wynoszą. Asura, tak, argument z alkoholem, rozumiem, wiem, alkohol też zabija i tak dalej, oczywiście. Asura, alko pisz, jakbyś codziennie pił, to miałbyś problemy ze zdrowiem, wszystko trzeba używać z umiarem. Nieprawda, uważam, że jaranie jest dużo groźniejsze od alko i tak dalej, jakby wiem. Ci, którzy jarają, będą wypominać tym, którzy piją alkohol raz na dwa tygodnie, że alkohol też zabija. Nie zgadzam się z tym, uważam, że... Znaczy wiadomo, że zabija, jasne, jak się pije codziennie, to bardzo szybko się źle skończy, jasne. Ale mimo wszystko trawa uzależnia szybciej i tak dalej. Są i narkotyki jeszcze mocniejsze uzależniają dużo szybciej od alkoholu i jednak zazwyczaj wygląda to troszkę inaczej, że jednak to spożycie narkotyków jest większe niż początkowego alkoholika, który rozkręca się latami i szybciej wpływa na organizm. Także nie pierdolcie mi takich rzeczy, bo już mam dość tego bronienia narkotyków alkoholem. Alkohol jest dużo słabszy, dużo wolniej człowiek jakby się rozkłada. Narkotyki działają dużo agresywniej. Jakoś przynajmniej, może takie RNG, ale jakoś w przypadku moich znajomych to było zawsze tak, że już zaczęli jarać codziennie. Nie porównujcie tego do rekreacyjnego napicia się wody raz na miesiąc, bo to jest już takie pierdolenie o Chopinie. Jak chcecie, to sobie róbcie co chcecie, ale takie jest moje podejście. Ćpuny zawsze będą szukać tłumaczeń alkoholem i... To jest klasyk, nie? To jest klasyk. Tak, BMC, tylko że jaranie jest dużo łatwiej, uzależniasz się jaraniem. Dużo łatwiej. I potem szybciej się to wchodzi. Jakby... Możemy skończyć dyskusję, bo nie przekonacie mnie. Ja już takich gadek miałem mnóstwo na streamie. Jestem absolutnym przeciwnikiem narkotyków. Uważam, że jest gorszy niż alkohol, uzależnia szybciej niż alkohol i łatwiej się wkręcić. Czy alkohol jest spoko? No pewnie, że nie. Ale w porównaniu do narkotyków jest ciężej się uzależnić.
Daffy? Każda rozkminka jest dobra. Nie ma znaczenia. Ale ja wiedziałem, że tak będzie, bo tej... Zawsze tak będzie ten. Nie ma sensu, bo się wszyscy pokłócimy. Ja mam swoje zdanie, nie zmienię tego. Za dużo widziałem. Dla mnie narkotyki to jest totalne, skończone dno. I są groźniejsze niż alkohol. I to jest tyle w tym temacie. Nikt mnie nie przekona artykułem. Nikt mnie nie przekona nawet jak jest jakimś profesorem i tak dalej. Trudno, koniec. Sobótka lekka, tak. Ja wiem, Rick, że ty jesteś ten, jakby mądry w tym zakresie i tak dalej. Ja wiem, Rick, że tam ten. Nie chcę się kłócić, no. Kiedy się pan uśmiecha? Nikt mnie nie przekona, no. Osoby, które ćpają, będą mówić, że ćpanie jest spoko. Już, tak działa życie. To jest jedna z mechanik życia zero-jedynkowa, no. Asura, wiem, zapalenie rekreacyjne. Mimo wszystko podtrzymuję, uważam, Asura, że paląc rekreacyjnie raz na miesiąc, łatwiej się uzależnić od palenia, niż pijąc rekreacyjnie raz na miesiąc. Narkotyki dużo łatwiej uzależniają, dużo szybciej uzależniają. Widziałem to po ziomach, którzy palili raz na miesiąc, potem raz na 3 tygodnie, potem raz na 2, a potem codziennie. A teraz są tacy cofnięci, że... IQ im spierdala. I Asura, nie przekonasz mnie. Możemy skończyć. I wiem, że ci, którzy ćpają, będą tego bronić. I tyle. Bo jeżeli by tego nie bronili, no to mieliby trochę przypał. Musieliby się skonfrontować z tym, że są uzależnieni od narkotyków. A to nie jest przyjemne. I musieliby zrezygnować z tego. Więc wiadomo, że nie chcą. Dobra, next. Next. Rick, niestosowanie używek jest przez to zatruło człowieka. Znaczy, no ja na przykład jestem uzależniony od kofeiny, nie? Jeżeli kawy nie wypiję, no to jest koniec świata. To ja już nie mogę funkcjonować, więc jestem totalnie uzależniony od używek typu kofeina. Bless? Oczywiście, że tak. Jasne, Asura. Asura, jasne. Powiem ci tak. Jaraj sobie co chcesz, ćpaj co chcesz, ale nie mówisz mi, że... Używaj argumentów jakich chcesz, walcz o to. Nie moja sprawa, stary. Ja uważam, że to jest droga do zagłady. I takie gadanie, Asura, co ty gadasz, jest bardzo niebezpieczne. Bo jeszcze ktoś tu uwierzy i się uzależni. Więc możemy skończyć. Tak, lubię, każdy niech robi co chce, ale niech nie wmawia innym osobom. Nie przekonuję, że o, jest spoko, ziołeczko leczące, mistrzu, nic się nie stanie, jest luzik. To jest największe pierdolenie o Chopinie, jakie może być. Ktoś to uwierzy i zacznie jeszcze. Zmarnujesz komuś życie. Weź, przestań. Ciekawy jestem tylko, czy w Polsce tak się pierdoli, czy tak na całym świecie jest. Next. Wszędzie Rikt. No jest co. To przynajmniej pocieszyłeś. Argonus. Czasami jest tak, że jest duża, wiesz, taka większa rozmowa. Także zamiast się oburzać, Argonus, przeklej wiadomość jeszcze raz. Bo to nie jest tak, że ja dzisiaj wstałem lewą nogą i mówię, a nie będę odpowiadał Argonusowi, tylko nie zauważyłem. Gram w grę jednocześnie i mamy mocną dyskusję. Napisz jeszcze raz, Argonus. Wszystko jest okej. Okay. Przyjdzie koza do woza. O 10 minut pisze. Okej. Okay. Uploaded. Okej, okay. No to jak nie chcesz stawić jeszcze raz, no to nie wiem, no co ci mam zrobić, stary. A możesz się obrazić, no tylko że to nie zmienia faktu, że dalej ci nie odpowiem, no. Wy najebani jesteście? Część z was jest już najebana przy sobocie, czy o co chodzi?
czy kurwa poćpana jakaś, bo naprawdę jakby 22 wjechała i jest jakaś essa totalna na tym czacie. Jestem na kategorii Minecraft. A, no to spoko. Teraz to ja się przygotuję, żeby pobawić się w dziennikarza śledczego, bo widzę, co się dzieje w Polsce w tej kwestii. Coś to się można zgadać? Nie, właśnie mnie nie interesują takie tematy rikt. Ja właśnie nie jestem walczący. Ja jestem streamerem, mam po prostu swoje zdanie. Nie interesuje mnie temat absolutnie narkotyków. Nie chcę mi się w to zagłębiać. Nie chcę mi się z tym walczyć. Nie toleruję tego, jestem zero-jedynkowy, bo tak zostałem wychowany i miałem tyle przykładów. I to jest wszystko. Nie chcę mi się, nie mam czasu na to. Ja robię sobie content z Diablo, ja się czuję dobrze. Jest git. Dla własnego poszerzenia wiedzy. Nie mam ambicji, żeby poszerzać wiedzę o narkotykach akurat w tym momencie. Wiesz, Rikt? Nie mam czasu też za bardzo. Mam content do zrobienia i tak dalej. To nie jest tak, że wiesz... Jest mnóstwo tematów, na których akurat mógłbym poszerzyć wiedzę. I raczej... W momencie wywołania jakiejś randomowej dyskusji o narkotykach nie chce mi się tego robić tu, teraz, już. Mam inne rzeczy na głowie. No to nie, no kiedyś jasne, pewnie, że tak, nie? Ale nie jest to moim priorytetem kompletnie. Majóweczka sobotnia, no, tak jest. Kiedy następny godzina 24h? A, to jak moja mordeczka zmontuje, wiesz? Jak moja mordeczka zmontuje i zobaczymy wtedy. Ej, który jest już ten? Myślę, że... I tak w ogóle to wydaje mi się, bo Shattered chyba poszedł ze streama. Wydaje mi się, że trzeba kończyć ten odcinek i zacząć następny niebawem. No spoko, Rikt, nie? Spoczko, Rikt. Jak kiedyś będzie czas coś, to spoko, można pogadać o tym, ale mówię, no nie wiem, na razie nie mam głowy do tego, może to być za miesiąc, za półroczku, za roczek, na spokojnie, nie? Nie mam na razie ambicji i chęci o tym gadania, szczerze. Wolałbym się zająć materiałami na YouTube, speedrunami, na HC, niż zagłębianiem się istoty narkotyków i poszerzanie wiedzy akurat na temat narkotyków. Bo ja też nie mam ambicji, żeby dyskutować z ludźmi i toczyć debaty, bo mi się kurwa nie chce tego robić, nie? Ja naprawdę mam inne rzeczy na głowie, niż toczenie debat, czy narkotyki są okej, czy nie. I są dużo ciekawsze dla mnie tematy do rozmowy, nie? Nie, no spoko, Rick, spoko. Ja tylko mówię, że akurat mogę nie mieć czasu, żeby zgłębiać tą wiedzę przez następne miesiące. No witam ponownie! Idealnie, Monika, idealnie, Monika. Polska już pijana. Polska już pijana, Monika. Także zobaczymy, jak to będzie dalej. Oho, leżę, GG-nex. Ajajajajaj. Jak ktoś to ogląda na YouTubie, to mamy 4 maja w tym momencie. I jest to sobota, dzień majówkowy, 22.00. Jest kompletna essa. Także jak ktoś się dziwił, dlaczego jest tak agresywnie, to jest to zwykła sobota w Polsce. Więc, no tak bywa. Słuchajcie, kończymy ten odcinek. Lecimy sobie z kolejnym niebawem. Myślę, że tak, że rozgadałem się mega. Zaczynamy trzeci akt, nie mamy na razie oka. Aczkolwiek wiemy, gdzie już jest. Mamy zbadany Great Marszyk. Więc cóż, trzymajcie się, mordy, jeżeli się podoba. Dawajcie znać w ogóle w komentarzu, jak macie jakieś przekminy do tej dyskusji, bo była gorąca. Myślę, że to będzie ciekawy odcinek na YouTube akurat. Mega ciekawy, dobrze weszło. Co zrobić? Trzymajcie się i jak się podobało, zostawcie subskrypcję, zostawcie like, zostawcie komentarz. Dzisiejszą runą jest runa Tal i możecie wpadać na streamy, gdzie robimy to na żywo, wiele innych rzeczy, w tym challenge, speedruny i tak dalej. Trzymajcie się, mordeczki, miłego dzioneczka, do następnego.